Zdjęć do filmów użyczają. Fotografia ratownicza Bartłomiej Lesiak, Kamil Maciejewski, Rogoźno 112, Mateusz Walkiewicz, Rogoźno 112, fotografia Bartosz Nowicki, fotografia ratownicza Maciej Nowak, Polska Ratownicza, fotografia ratownicza Paweł Michalczyk. Wszystkie linki do poszczególnych stron znajdziecie w opisie filmu. Cześć, ja jestem Fikos i witam Was w drugiej części oceniania gaśniczych, średnich, ale nowych samochodów pożarniczych. Myślę, że filmik jak zwykle Wam się spodoba, a ja nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Miejsce piąte, a na nim Renault Kerax. Powiem Wam szczerze, że nie wiedziałem, że może być Kerax w GBA, ale do rzeczy. W sumie to nie jest on taki nowy jak na samochód pożarniczy, bo jest on z 2003 roku. Tak samo zresztą jak ja, ale mniejsza o to. Napęd 4x4, 6-osobowa kabina, a dodatkowo, mimo swojego wieku, to posiada także sygnalizację LED-ową. Zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i na środek pionotwórczy o pojemności 300 litrów. Także posiada oświetlenie schowków i terenu wokół siebie, również w technologii LED. Powiem Wam, że nie spodziewałem się takiego wyposażenia, jeśli chodzi o ten samochód. A to m.in. dlatego, że jest to samochód dość starej daty, a mimo to posiada takie nowe technologiczne rzeczy. No jak dla mnie, na miejsce piąte pasuje. Więc teraz miejsce czwarte. Na nim niegdyś podstawowy samochód prawie że każdej Państwowej Straży Pożarnej. Jest nim Renault Midlum, dokładniej Renault Midlum 280D XI. Samochód został zabudowany przez firmę Wawrzaszek. Niby wygląda na typowo miejski, ale napęd 4x4 ma. W jednomodułowej kabinie zasiada jednocześnie 6 strażaków. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów, a także zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 250 litrów. Wydajność autopompy w tym pojeździe to 2400 litrów na minutę. Jeśli chodzi o wyposażenie, to posiada 4 zestawy AODO, narzędzia hydrauliczne, armaturę wodno-pionową, masz oświetleniowy i wiele innych rzeczy. O dziwo jest to starszy od poprzedniego pojazd, bowiem wyprodukowany został on w roku 2002, ale według mnie zasłużenie stacjonuje on na miejscu czwartym. Trzecie miejsce przywitamy samochodem marki Volvo. Jest to model FL, zabudowany przez firmę Bokar. Nie powiem, że nie, bo jest on ładny, ale jakoś tak nie przekonuje mnie za bardzo do siebie. Może jedynie przez te niestandardowe światła na górze wygląda ciekawie. No szczególnie na tym zdjęciu. Ale do rzeczy. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyprodukowany został w roku 2017. Posiada 6-osobową kabinę z układem miejsc 1 plus 1 plus 4. Dodatkowo ma także zbiornik na wodę o pojemności 3000 litrów i na środek pionotwórczy o pojemności 300 litrów. Podobnie jak Mercedes z poprzedniego odcinka, posiada sygnalizację dźwiękową Bose 200. To chyba standardowy modulator firmy Bokar. Również posiada wyciągarkę do 8 ton. Ogólnie rzecz biorąc jest to prawie że kopia Mercedesa. Obydwa te samochody różnią się po prostu marką. Ale co do oceny, to na podium może być. Samochodem, który dzisiaj znajduje się na miejscu drugim, jest Mercedes-Benz Atego 1329 z 2014 roku. Zabudowany został przez dobrze już wszystkim znaną firmę Mototrak. Model ten zaprezentowany został na targach Edura 2013. Jakoś tak nigdy nie miałem okazji zobaczyć Mercedesa z tą właśnie zabudową, ale jak już go widzę, to naprawdę jest to kawał dobrej roboty. Samochód został wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik na środek pionotwórczy o pojemności 300 litrów. Na sobie posiada także ciężki zestaw narzędzi ratownictwa technicznego, sprzęt ratownictwa medycznego, armaturę wodno-pionową oraz masę innego potrzebnego sprzętu. Jest to jeden z ładniejszych wozów, jakie do tej pory mogą oceniać i wydaje mi się, że zasługuje on na miejsce drugie. I kolejny raz na miejscu pierwszym znajduje się samochód marki MAN. Sprostowując, pojazd ten nie jest identyczny jak w poprzednim filmie, bowiem jest on większy. Dokładnie jest to model TGM 18340. Różnica jest przede wszystkim taka, że ma większy silnik. Różnice wizualne to oczywiście tak zwane szperacze lub także halogeny, których on nie posiada, i także zabudowana wyciągarka.
Reszta na pierwszy rzut oka bez zmian. Ale jest jedno ale. Otóż posiada on większy zbiornik na wodę, bo aż 4000 litrów i co ciekawe nadal jest uznawany jako GBA oraz posiada także zbiornik na środek płynotwórczy o pojemności 400 litrów. Jedynie co, to jeszcze ten model posiada bardziej wydajniejszą autopompę. Ale nie ma się w sumie co dziwić, bo przy większym zbiorniku oczywiście potrzebna jest lepsza wydajność. Co do innego wyposażenia, to posiada na sobie jeszcze ciężki sprzęt ratownictwa technicznego, armaturę wodno-pionową, piłę do metalu i drewna, zestaw pomocy medycznej i wiele więcej użytecznego i potrzebnego sprzętu. Według mnie pasuje on na miejsce pierwsze. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!